Jaworznianin Igor Woźniak, który jest osobą niepełnosprawną, czynnie uprawia sport. Najpierw trenował jiu-jitsu pod okiem trenera Łukasza Proksy, a teraz zaczął ćwiczyć dosyć oryginalną dyscyplinę sportu, jaką jest amp football. W polu grają zawodnicy bez jednej nogi, o kulach grają. Zawodnicy na bramce grają bez jednej ręki. Pole bramkarza jest ograniczone, nie może on wychodzić poza nie. Nie ma spalonych i auty są wykonywane z nogi. Dyscyplina prężnie się rozwija i jest już uprawiana w ponad 30 krajach. Przeglądałem sobie internet i natrafiłem na taką stronę AmFootball Kraków. Pomyślałem, no nie jest to daleko, jest to jakaś nowa dyscyplina sportu. I pomimo mojej dysfunkcji prawej ręki pomyślałem, że może się do tego nadał. Zadzwoniłem, pojechałem na pierwszy trening i tak się zaczęło. Igor Woźniak swoje treningi rozpoczął w klubie Husaria Kraków. To było ciężko, trzeba było się dostosować do warunków treningów. Były one ciężkie, ale dawałem sobie jakoś radę. Występuje na pozycji bramkarza i jak sam mówi, atmosfera w zespole jest taka jak w rodzinie. Jesteśmy moim zdaniem najbardziej zgraną ekipą w Polsce. Na mistrzostwach, które się odbyły w tym roku, naprawdę rozumieliśmy się najlepiej ze wszystkich drużyn. Graliśmy najlepiej, więc naprawdę atmosfera w drużynie jest niesamowita. W tym roku Igorowi i jego klubowi udało się wywalczyć tytuł mistrzowski, z którego młody jaworznianin bardzo się cieszy. Marzeniem byłaby dla niego gra w kadrze Polski. To jest jedno z większych marzeń, żeby dołączyć do tej reprezentacji, ale jeszcze mam przed sobą dużo czasu, dużo pracy, więc zobaczymy w przyszłości. Igorowi gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.